Cześć, z tej strony Łosiu, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii poświęconej grze Mass Effect. Właśnie wylądowaliśmy na planecie Eos. Po naszym niefortunnym skanowaniu w ostatnim odcinku znów przechodzimy do mięska, czyli do kolejnej części fabuły. Przypominam, że planetę tą należy skolonizować. Pojawił się tu jakiś problem, bo także mieliśmy tutaj wcześniejszą próbę skolonizowania. Musimy się dowiedzieć, czy gościu, który był aresztowany przez służby ochrony Nexusa, jest rzeczywiście mordercą i tak dalej, i tak dalej. No będziemy dochodzić do tego wszystkiego. Jako że od razu, to znaczy dopiero przed chwilką wylądowałem w tym miejscu, pozwolę sobie na zeskanowanie okolicy. O, mamy tutaj jakiś kontenerek. This analysis provides us with important research data pathfinder. If you continue to scan and collect this data, we can utilize it to develop new technologies and upgrades for equipment, such as your weapons and armor. Okej, okay, super sprawa. Analiza zawiera pręty świetlne, farbę do znakowania i optykę pomiarową do codziennego użytku. Dołączono uwagę technik Betty Chase. Nie nadaje się do panujących tu warunków. No to ktoś, kurde, chyba nie ogarnął tematu, co powinno tutaj być dostarczane. Będę leciał do znacznika. To chyba jakiś pakuj i jedź. Pojazd prawie całkiem rozebrano części. Zewnętrzna powłoka wykazuje znaczne uszkodzenia powstałe wskutek wystawienia na działanie pędzącego z dużą prędkością radioaktywnego piasku. Cała baza, powiedziałbym, że wygląda na opuszczoną, ale mam wrażenie, że jest w zbyt dobrym stanie, żeby była opuszczona. Podejrzewam, że ktoś tutaj się jeszcze gnieździ. Uszkodzona turbina. Przekroczono parametry środowiskowe. Door's getting emergency power, but it's code locked. Site 1 issued individual security codes. Each outpost self-organizes and sets its own protocol. Just say we can't open it without codes. We can't open it without codes. Krótka piłka. We can't open it without codes. Czyli musimy znaleźć kod. No to w sumie jest, kurde, normalna sprawa, nie? Że na danej planecie te kody podstawowe, no to nadają lokalne służby ochrony i tak dalej. Tylko pytanie, gdzie mógłbym ten kod znaleźć? Jeszcze sobie obejdę tutaj to miejsce. Może coś się uda wkliknąć tam. Właśnie, bo nie kliknąłem. Czy jakaś konsola się pojawia? Nie, nic nie jest wydrapane. Zeskanować tego też nie mogę. Trudna sprawa. Dobra, no to w takim razie trzeba będzie się rozejrzeć i spróbować przeszukać tutaj tą okolicę. O, dobra. Dobrze, że łba nie rozbiłem. Lecąc taką prędkością na ścianę, to rzeczywiście mogłoby się źle skończyć. Żadnych śladów. Kapsuła infuzyjna. Sprzęt potrzebny do studiów i leczenia skutków długotrwałego wystawiania na działanie promieniowania. Urządzenie nie było używane, gdyż efekty plagi nie pokrywają się ze znanymi zjawiskami. Tutaj jest pole siłowe, które odgradza część zewnętrzną bazy. Skoro jest pole siłowe, to podejrzewam, że ma za zadanie chronić nas czy kolonistów przed czymś. Czyli coś tutaj się musiało dziać. No albo po prostu standardowe procedury bezpieczeństwa. Pathfinder, that door is locked. Until power is restored, there is no way to unlock it or gain entry to these buildings. Okej, czyli trzeba lecieć. Ten budynek jest niedostępny dla nas. Tutaj już chyba też to sprawdziłem, tak. Na dachu panele. Tutaj coś dzwoni w tym budynku.
Mamy datapad. Może coś tutaj jeszcze się znajduje ciekawego, nie? Datapad i terminal. Zobaczymy, co tam słychać w wielkim świecie. A, okej. Okay. Myślałem, że coś do poczytania będzie, to może na terminalu. Otwórz dziennik audio. Storm came out of nowhere. Lockley tried to cover our crops. Lost his footing. Got swept away. His wife is still in cryo. Maybe by the time they wake her up, I'll know what to say. Dziennik, analiza botaniki. Konsultantka botaniczna Alison May. Nowy wpis. Co przede mną ukrywasz, Eos? Rodziny przejawiają sporadyczne tendencje do superwzrostu, mimo otoczenia, które jest w stanie zrywać farbę ze ścian. Podejrzewam istnienie czynnika elektromagnetycznego. Wykryłam jakiś dziwny, z pewnością obcy sygnał, ale to nie moje pole ekspertyzy. Nie wiem, czy wysłany celowo. Wektor zapisany. Koniec zapisu. To już było. Tutaj było, nic nie ma. No to wygląda, jakby było rzeczywiście opuszczone jeszcze w pośpiechu. Kolejna kapsuła infuzyjna. Czyli rzeczywiście mają tutaj dosyć duży problem z promieniowaniem. Fluoryt. Wykorzystywany w aparaturze i urządzeniach niskodyspersyjnych. Stosowany w charakterze topnika, a także przy produkcji wyrobów ceramicznych oraz emali. Niezbędny komponent kwasu fluorowodorowego używanego na szeroką skalę. Okej, kolejny datapad, nawet dwa. I pojemnik. Dziennik osobisty, inżynier Lito. Login, główny inżynier Grace Lito. Nowy zapis. Specjalista Kotari musi odpuścić sprawę monolitów i ich twórców. Potrzebujemy jego umysłu. Jeśli coś nie produkuje żywności, nie zatrzymuje wiatru lub nie pomaga w ukończeniu projektu specjalnego Sigma, nie jest teraz warte naszego czasu. Jego ekipa przygląda się dużym budowlom i będzie dobrze pracować, ale na wszelki wypadek odznaczyłam jego transportowiec. Kod śledzenia pojazdu Grace Delta 9. Koniec zapisu. Czyli mamy tutaj jakiś pojazd. Gwarantuję wam, że trzeba będzie go znaleźć. No dobra, może nie gwarantuję, ale zgaduję. Kolejny kod, czyli jest więcej tych kodów. 120 litu znalazłem, przyda się do produkowania sprzętu. I cewki tłumiące. Jeśli chcecie sobie stłumić coś, to ta cewka wam to stłumi. Niby nie ma zasilania, ale jednak, kurde, tutaj monitory się palą. Świecą. Działają. Trochę się boję wskoczyć do tej wody. Myślę, że mnie to usmaży. Dobra, lecimy. Mamy dwa kody. Miejmy nadzieję, że któryś z nich będzie prawidłowy. Magnesy M-Spec Exogeni. Kojarzę tą firmę. Ziemskie nity. Main door had power, but not the interior doors? Full functionality would require an active power relay station. That means the antenna's out of power too. The logs might tell us what's up with the power relay. Okay. Czyli jakaś awaria zasilania to była. Zobaczcie, hełmy zostały na miejscu. Wiadomość dla Nika Taniopoulisa. Ludzie zaczynają gadać. Mówią, że EOS się nie nadaje, że nic nie idzie zgodnie z planem. Powinieneś wracać. Wiem, co powiesz. Nie zaciągnąłem się do inicjatywy, żeby siedzieć w latającej puszce. Obiecuję ci, że doczekasz się swojej przygody. Ale później, kiedy dobrze się zabezpieczysz. Mama kazała mi pilnować, żebyś nie porywał się z motyką na słońce i zamierzam dotrzymać obietnicy.
Przynajmniej się zastanów, dla mnie, i odzywa się częściej. Zaczynam się robić nerwowa jak mama. Obgryzłam cały mały palec. Twoja w tym głowa, żeby zostały mi jakieś paznokcie. Dobrze, dodała, że paznokieć. Ale nie powiedziała, czy swój. A? Może to jest groźba zakładnicza. Halo? Przepraszam, że znowu niepokoję. Kilka dni temu dostaliście prośbę o sprawdzenie stanu Leah Wells. Od tamtej pory nie dotarła do mnie odpowiedź. Wygląda na to, jakby nie została nawet otwarta. Czy wszystko jest w porządku? Proszę o niezwłoczny kontakt i proszę przekazać Lei, żeby się odezwała. I kurde, jakiś problem po drodze, powiem wam. Komunikacja. Interfejs systemu energetycznego. System energetyczny placówki jest skonfigurowany tak, że można nim sterować wyłącznie z poziomu stacji przekaźnikowej. Blokada zewnętrzna. I got a partial log, but I can't turn on the antenna. Something's blocking the power. A remote lock is active. The interference originates from a nearby power relay tower. So we're not the only ones interested in what happened here. Kolejne materiały. Dziennik audio. Sandstorms, radiation. What the hell was I thinking sending us here? Eos might have looked great back in the Milky Way, but up close, it's a hellscape. Farthingale's on my case to stay positive. Put on a brave face for the rest of the team, but I can't shake the feeling that I'm gonna die out here. Jakoś mnie to nie dziwi. Jak nie ma zasilania, to kurde, na Ziemi się robi kiepsko. A co dopiero na niegościnnej planecie, gdzieś tam w odmętach kosmosu. Look at this place. It's a wasteland. The radiation in Eos's atmosphere makes it difficult to cultivate life. Radiation? Our suits protect against that, right? Site 1 contains shield masts to dampen the brunt of contamination. But if we went outside Site 1's perimeter? That would not be advised. Czyli generalnie, jak wejdziemy na zewnątrz, to się usmażymy. Słuchajcie, hełm inicjatywa. Znalazłem hełm. I chyba ręce. Inicjatywa. Korpus. Inicjatywa. Nogi. Inicjatywa. Czym to się różni? A, takie same znalazłem. No dobra. Może sobie potem rozmontuję. Tutaj na górze przekaźnik. Zazwyczaj takie przekaźniki są w miejscu, w miejscach, z których jest dostęp do całej bazy. Sam? It fits the profile of a power relay station pathfinder. Right. We get it running, maybe buildings get power. And we get a line on that signal. Właśnie, bo tutaj przecież może być, kurczę, pathfinder, that door is locked. Jakiś ananasek. Until power is restored, there is no way to unlock it or gain entry to these buildings. There are people here? We thought everyone left was gone. Of course you did. Now shove off. Find your own salvage. This spot's taken. I'm not a salvager. I'm a pathfinder. We've come to fix all this. Call me Clancy. Pathfinder, huh? Like that changes much. The Nexus just can't let Eos go, can it? However much it fails down here. I'm tracking a signal that will help Eos. I only need power for the antenna. Look. I cut the power for a reason. The Ket are patrolling today. You turn the power relay back on, they'll know there's a juicy target alive down here. Is it smarter to hide and hope? Or take a chance that might save this whole planet? I remember when people used to talk like that. Okay, I'll enable the generators out there. You want to poke the Titan? No to szykujcie się na walkę w takim razie. Bo na pewno, kurde, będą te ananaski. Jak tam moje uzbrojenie?
O! To jest, kurde, snajpereczka jednak. Właśnie coś zużyłem, niepotrzebnie zupełnie. No dobra, nie wiem skąd ketowie nadejdą, ale tutaj każę jednemu pójść. Działa to? Nie. Nie działa wydawanie rozkazów jeszcze. To odpalamy. There's an error in the startup sequence. Manual input required. Damn it. Please scan one of the pylons to determine a hackable input location. Generator interface possible. Location marked. Czyli teraz spacery. Trzeba uruchomić słupy zasilające. A tego chyba nie uruchomiłem. Jak się nie ma w głowie, to się ma w nogach. Generator is active. Sam, our friend Clancy, was he part of the outpost team here? No, Pathfinder. According to Nexus records, he's stationed in the hangar bay. So he's what? Playing hooky? Or he's a part-time salvager. Czyli mamy jakąś dziwną akcję. Czekajcie, bo to jeszcze skan. Dobra, odpalamy szybciutko. That should let us restore power at the relay building. Up and running. O, coś tu urwało typowi. No, ketowie dostali lanie, ale jak znam życie, to zaraz tutaj wrócą w większej ilości. No to nie jest ten typ, który lubi odpuszczać. Chyba, że tego trzech, no ale to aż niemożliwe. You took down all those cat? Sure, use the power relay. Hell, take whatever you like. Word of advice, though. If that signal of yours is out past the perimeter, you'll need a ride. A ride? Shuttles aren't fun in these winds. You need wheels. I think they kept a little something in storage. I'll take another look around the outpost. Nie będziemy go cisnąć. Just finding it won't be enough. Hope you're smarter than we were. We're heading to our shuttle. Keep this up. Maybe next time we'll find more than just salvage around here. Don't suppose you've got anything we can use? No ma, tylko niestety trochę nas nie stać. Cyklon. Ciekawa fuzja. Skanujemy okolice, może tutaj coś się jeszcze pojawi. System zarządzania energią placówki, okej. Okay. Power restored. We should have access to everything in Site 1 now, right, Sam? Correct. Plus, I've located the source of the signal we detected in orbit. It's coming from the large alien structure just beyond Site 1. The structure appears almost identical to the one your father used to adjust the atmosphere on the previous planet. It's worth investigation. Let's not forget what else happened on Habitat 7. This is powerful alien tech. We need to respect it. Go slow. For sure. We'll follow your lead. A warning. Radiation levels beyond the perimeter of Site 1 are well above acceptable limits. You cannot proceed without additional protection. So if that structure could make a difference here, well, that would be really good. Come on, we better find that vehicle Clancy mentioned. Okay, czyli mamy plan. While the power is restored, we can investigate the nearby buildings. Chociaż no, nie jest to zbyt, powiedzmy, pewny plan, bo w końcu nie umiemy obsługiwać tych maszyn obcych, no ale bez wątpienia, jak na przykładzie Habitatu 7 wiadomo, mają one wpływ na to, co się dzieje na planecie, potrafią zmieniać pogodę, więc pewnie
poradzą sobie także z promieniowaniem. Natomiast czekamy na ketów, bo ketowie na pewno nie będą siedzieć z założonymi rękami. Albo łapami, albo nie wiem, co oni tam mają. Trzeba będzie obejść tą planetę od samego początku i zajrzeć do wszystkich miejscówek. Tutaj jeszcze mamy fluoryt, to już był. O, kadm. Kadm występuje głównie w rudzie cynku. Związki kadmu znajdują szerokie zastosowanie w elektryce, absorpcji neuronów oraz badaniach z użyciem wzbudzenia UV. Coś tam dzwoni, ale po kolei. Well, what do you know? The outpost research center is still intact. Updating the Tempest on this critical recovery. Research was always key to the initiative. We'll need it here too. We're not scavenging anymore. This is how we rebuild. Someone else agrees. This research center was used recently to monitor the alien signal. This gives us the tools to find the source, and maybe whoever else is looking. Dziennik, nowe projekty rozstania. Login, starszy brygadzista Adriano Fonseca. Użyliśmy dziś trzpień nowego projektu na schronach. Czas pokaże, czy wytrzymają następną burzę. Może przynajmniej będzie potem łatwiej znaleźć fragmenty obozu? Konus nalega na ewakuację na Nexusa. Zbyt wielu ketów, za mało wody, brak nadziei, powtarza. Wolę sprzedawać zapasy i spać na pokładzie, niż spędzić jeszcze jedną bezsenną noc, wsłuchując się w odgłosy burzy. Trudno się z tym nie zgodzić. Po starcie trzech ludzi na rzecz ketów, sam zacząłem się zastanawiać nad odlotem. Ale zadałem mu proste pytanie. Co czeka na pionierów na Nexusie? Czy to nie na EOS się pisaliśmy? To musi być to. Koniec zapisu. No, tak. O, myślałem, że coś się stało. Takie właśnie podejście, wycofywanie się doprowadziło do tego, że wszyscy wrócili na Nexusa i kończyły się potem zasoby. Zasoby można pozyskać tylko i wyłącznie z planet. Aktywuj przekaźnik mocy. The research station is back online. I've provided a list of weapons we can build by gathering the required components. No, to sobie mogę coś wyprodukować, ale nie będę raczej teraz dłubał. Czy jeszcze coś tutaj jest? Nie. Może jeszcze raz się uda odpalić terminal, może będzie więcej opcji? Nie. No to lecimy dalej szukać tego źródła, tego dudniącego sygnału. Okay. Special requisition all-terrain scout rover. A Nomad, six-wheel drive, jump jets, just what you need. The initiative only built a few. This must be what Clancy meant. The crate requires an access code from a forward station. Forward stations act as emergency resupply checkpoints. Several are currently in orbit. I can call one down. Let's find a good spot. Okej, nie wiem za bardzo, o co chodzi, ale chyba będziemy tą placówkę budować. To są te miejscówki, o których wspominał właśnie ten dyrektor Tan, że trzeba coś takiego budować, ale zanim jeszcze do niej polecimy, spróbuję pozwiedzać tutaj okolice. Tutaj jest wszystko zasłonięte. Tutaj też cisza. Tu byliśmy, ale te drzwi były zamknięte na wprost. Tak, mamy tutaj pojemnik i terminal.
Dziennik, sprawa zaopatrzenia. Technik Anna Farthingale. Znowu dzielą rację. Dzisiejsze menu? Zupa z kilkoma krakersami. Miejmy nadzieję, że głód nie przeszkodzi nam w przygotowaniu południowego budynku, ale nie ma nic innego. Nie możemy niczego zebrać, bo pogoda jest zabójcza. Przy tym wietrze nie da się niczego wyhodować, a Nexus nie jest w stanie karmić i siebie, i nas. Nie, nie myśl o tym. Ludzie rozmawiają o powrocie na Nexusa, ale jeśli my nie znajdziemy odpowiedzi, to kto ją znajdzie? Odważyliśmy się zostawić tu odciski naszych butów. Byliśmy pierwsi. Teo i ja obiecaliśmy wytrwać, nawet jeśli zostaniemy tu sami. All these challenges, and the colonists still try to tough it out. They didn't know what they were in for. They weren't told. Sam and I could have helped them. This won't happen again. No, to wygląda jak jedna z tych historii, które niestety się nie udały. Looks like the forward station supplies are intact. Downloading Nomad Crate access code. Ustanowienie protokołu stacji przesyłowych. Kontakt. Znane. Habitat 1, odkrywca Jean Garson. Dane orbitalne na pokładzie. Tutaj jakieś takie informacje na temat planety. Teraz mogę podejść do kontenera. Trochę jak Transformers, taki drapieżny. Schemat ulepszenia. Mamy schemat na ulepszenia do pojazdu. Trzeba będzie, podejrzewam, do tego zebrać całą masę materiałów. Ale spoko, w końcu jest jakiś cel. Wsiadamy do Nomada. Nomad should handle pretty smooth. Check both forward and reverse, would you? Tylko gdzie mam teraz jechać? No, Łosiu. Chyba jestem za gruby. W końcu. They'll get you over most obstacles. If you need more juice, the boosters can accelerate you out of trouble. Got it. Signal's coming from that structure up ahead. Tu chyba będzie niebezpiecznie. I'm picking up initiative tech nearby from above us. I see it. Up on that piece with the scaffolding. To rzeczywiście tam mryga. Da się tam wejść? Trzeba będzie uważać, raczej to nie wchodzi w grę.
skupisku oko energii plagi. Nagromadzenie ciemnej energii, podobne do plagi, ale na mniejszą skalę. Zakłóca systemy elektroniczne, takie jak tarcze i powoduje obrażenia u istot organicznych. No to trzeba uważać, kurde, bo... postawienie stopy w złym miejscu może się kończyć złym dotykiem. Dobra, zobaczmy, co to za konsola. It's working, but I'm just getting random symbols, glyphs. With more glyphs to expand my database from Habitat 7, I could interface fully with the console. And hopefully start up whatever helps the atmosphere. I could provide analysis via the scanner, Pathfinder. It's working, but I'm just getting random symbols, glyphs. With more glyphs to expand my database from Habitat 7, I could interface fully with the console. And hopefully start up whatever helps the atmosphere. Tu się chyba da wskoczyć. It's slippery, but there's a great view. Who'd be crazy enough to carry heavy equipment up there? That should complete the glyphs, Pathfinder. Too sophisticated for a salvager. Who else is studying this place? Building connection. I apologize for any discomfort. The system seems unstable. This what happened when my dad tried doing this? Your father interfaced directly with the atmosphere processor. That proved extremely hazardous. These structures could reveal its control center. System remains unstable. Doubling our power input might accelerate the process. I'll give it a shot. Wait! To się źle skończy. Back off, or I will put you down! Whoa! Easy. You've come this far. Just let it ride. I've been studying this tech for months. I don't know how you activated those glyphs, but you have to let them cycle through their channels. It's going to be all right. Trust me, okay? I know. Brzmi dobrze. Who am I? I mean, it's obvious who you are. I saw the ship swoop in. You're a Pathfinder. Was beginning to think the initiative just made you guys up so the rest of us wouldn't lose hope, but you're for real, huh? Are you for real? You were going to tell me who you are. I might just be the solution to all your problems. Nie wątpię. Well, look at that. System has stabilized. I'm establishing a connection. Oh, crap. I know these things from Habitat 7! Later! Just take them out! Keep targeting that one! They make little bots! Okay. Tangle with the remnant was a lot messier. The remnant? These monoliths, the observer and assembler bots, they're all the remnants of something much bigger. But that's too long. Ugh, I hate long. So, the remnant. Like, my name's better as Peavy. Ryder, you've been studying this remnant technology. What have you learned? Plenty. Not nearly enough. It's old, it uses glyphs, and it's well protected. I saw this tech clear the skies on Habitat 7. We're hoping it could do the same for Eos. Huh. Atmosphere manipulation? Maybe. Fits the model. All remnant tech is connected. You interfaced with this monolith somehow, and now it's pinging the others. If you wake them up too, they must lead to whatever master switch might fix the radiation. Interface with the monoliths, follow the connection to the source. Easy enough. Sure. Just don't piss off too many observers. Here,
Take my nav points. I've got to figure this interfacing out. Just be careful. This planet's all kinds of strange. Okej, słuchajcie, myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy sobie zapisali stan gry. Kontynuacja przygód naszej wesołej załogi już w kolejnym odcinku. I do zobaczenia. Cześć!